I mamy przed nami Żelazne Serce. I to Żelazne Serce dedykujemy dzisiaj jednej osobie. Ulka, jesteś tutaj na lotnisku. To Żelazne Serce jest dla ciebie dzisiaj rysowane. 5 lat cudownej współpracy z tobą, z wspólnych działań. Najczęściej serce dedykujemy. Wszystkie panie nam wybaczą dzisiaj, ale wszystkim dziewczynom na dolnym lotnisku, ale dzisiaj to serce specjalnie dedykowane dla Ulki. Ulka, dla ciebie. I kolejnym elementem pokazu dzisiejszego. Szanowni Państwo, 1000 koni mechanicznych, czyli zawsze wsiąd majer jednak robi robotę. Szanowni Państwo, za chwileczkę w powietrzu zobaczymy samolot AN-2, największego naszego uczestnika. Za sterami AN-2, za rokiego Świdnickiego, zasiada Krzysztof Janusz. Moi drodzy, można by powiedzieć, że ten samolot, a myślę, że na pewno ten samolot jest już klasykiem. Powstał w 1947 roku. Wtedy to oblatano samolot. Rosjanie określili, że potrzebują samolotu rolniczego, czyli takiego, który będzie służył do opylania pól, który też przewiezie pasażerów. Dlatego też wybrano konstrukcję Antonowa, bo to on był konstruktorem tego samolotu. Stał się bardzo, bardzo popularny na całym świecie. Zakłady na początku WSK, później zakłady PZL Mielec produkowały samolot AN-2. Wyprodukowano ponad 12 tysięcy egzemplarzy, z czego lwia część poszła na rynek wschodni. Tam latały wielu samolotów. Oczywiście uzdarzenie było dodane. Były tam takie elementy, także to była jedna z ciekawszych konstrukcji. W latach 70. powstała również
wersja taka dla telewizji. Otóż miałbyś z powietrza przekazywany obraz z wyścigu pokoju. Stąd też stwierdzono, że zbudują specjalną wersję samolotu AN-2. On niewiele się różni od tego, który Państwo widzicie. Ale ten w latach 70. ten samolot został z nami. W jaki sposób się przyczynił do tego?